Witam Was dziś w odcinku z Zaleciska. Niestety ostatnio bardzo mało się odcinków pojawia, ponieważ problem z czasem jest duży. Dziś oto odkupiłem takie dwa przyrządy, czyli spawarkę z kablami i tutaj taki filtr do pieca, cały z mosiądzu. Nie będę teraz tej dużej wagi brał, bo spawarka nie wejdzie na tą wagę, bo jest naprawdę bardzo ciężka. Do 30 kg mam tamtą, ale nie da rady. Zobaczymy, ile ten filtr waży. Można powiedzieć. Plastik odejdzie tam ze 100 gram, około 2 kg mosiądzu będzie oto z tego. To w jakimś odcinku się zajmiemy demontowaniem. Spawarką też w kolejnym odcinku zajmiemy się demontowaniem. Teraz tylko sprawdzimy, rozkręciłem śruby, czy ta spawarka ma rzeczywiście miedź. Miałem już kiedyś taką podobną spawarkę, była miedziucha, ale ostatnio jak w pracy, to też takie same spawarki miałem do rozbiórki, no i niestety było aluminium. Sprawdzimy sobie. Tutaj mamy kabel spowalniczy. Ten kabel też trzeba zobaczyć, czy jest miedziany. Tego razu tutaj zetnę, bo go nie potrzebuję. Mam trochę tych kabli. O, kabel jest miedziany, na szczęście. Jak widzicie, gruba miedziucha jest, będzie z tego. Teraz zobaczymy tą spawarkę. Ja sobie tutaj odkręciłem śruby już. A jeszcze tutaj zapomniałem dwie. To tylko odkręcę i sprawdzimy, czy jest miedź, czy jest aluminium. Mam nadzieję, że jest miedziucha, no ale jak mówiłem ostatnio, zdarzyło się bardzo dużo aluminium. Tak, starczyło. A więc mamy ładne 1, 2, 3, 4, 5 transformatorów. Ja może zmienię kamerę troszkę tak bardziej, będzie widać. Są ładne. Weźmiemy wiertło po prostu i przewiercimy jeden transformator, żeby zobaczyć, co tam ciekawego się kryje. Czy jest miedź, czy jest al. A więc widać, jest miedziucha. Tutaj tak samo, na dole też będzie. Tutaj jest jeszcze jeden. Jest miedź, więc się udało. Nie wiem, czy powiedziałem na filmie następnie, bo zapomniałem. Jak widzicie, są miedziane. Za te dwie rzeczy dałem 5 euro, to około 21-22 zł w Polsce, więc się opłacało. Chociaż mówię, takie te spawarki zdarzały się z aluminium, to sam byłem w szoku, ale jest dobrze, mamy miedziuchę, więc jest wspaniale. Za niedługo zajmiemy się rozbiórką, pokażę Wam, ile z tej spawarki uzyskamy, ale coś kojarzę, że było około 10 kg samej miedzi z tego co pamiętam. Więc zobaczymy, więc trzymajcie się, do następnego, hej.